Nasza najnowsza strategia ma cztery filary. Po pierwsze, produkty dla inwestorów, dane dla inwestorów, dane i te tradycyjne, i te dane alternatywne, umożliwiające śledzenie trendów gospodarczych w czasie rzeczywistym, no i dane ESG, prawda, czyli wpływu na środowisko, na sprawy społeczne i na ład korporacyjny. I to przenosi nas tak wprost do emitentów. Z kolei emitentom staramy się ułatwiać, żeby mogli raportować w sposób zautomatyzowany czy spółautomatyzowany, w sposób kompleksowy i w ten sposób lepiej odpowiadali na potrzeby inwestorów. Chcemy też wspierać emitentów w zakresie ładu korporacyjnego. Stworzyliśmy się takie narzędzie GRC, Governance Risk Compliance, czyli narzędzie dla emitentów monitorujące ich zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem i właśnie ład korporacyjny. Trzeci filar to jest technologia. Chcemy, żeby być eksporterem technologii, umiędzynarodawiać się poprzez sprzedaż produktów technologicznych, ale też tworzyć rozwiązania, czy już są te rozwiązania, ale komercjalizować na polskim rynku. Coraz więcej lokalnych klientów, bardzo zadowolonych mamy pierwszych międzynarodowych klientów, jeszcze więcej potencjalnych klientów testuje. No i czwarty element spinający to wszystko. Wciąż chcemy dowozić dobre wyniki finansowe, płacić dywidendę, chcemy być aktywni na rynku fuzji i przejęć, czyli taka mocno wzrostowa strategia oparta na rozwoju tych podstawowych biznesów oraz komercjalizacji naszych nowych produktów, które wytworzyliśmy w poprzedniej strategii. GPW Watts, nasz nowy system transakcyjny, jest absolutną rewolucją, to nie na skalę tutaj naszą lokalną, ale na skalę międzynarodową. Jest to pierwszy system, który potrafi działać przez 24 godziny, czyli to chyba nie trzeba zamknąć system i uruchomić. Na koniec dnia możemy w dowolnym miejscu ustalić, że jest koniec sesji i potem ją zrestartować, więc zupełnie nowe możliwości handlu, szczególnie kontraktami walutowymi, które powinny być obracane przez 24 godziny na dobę, oraz jeśli chodzi o spółki globalne, międzynarodowe, których pierwotnym rynkiem mogą być w Azji, mogą być w Stanach Zjednoczonych, więc nasz system umożliwia ciągły handel. Do tego jest to system, który ma bardzo małe wymagania, jeśli chodzi o pojemność serwerów, a przy tym jest najszybszym systemem transakcyjnym na świecie, co potwierdzają zupełnie niezależne testy, więc szybki, ale bardzo ekonomiczny. No i wiele funkcji ma zautomatyzowanych, jak chociażby nadzór nad sesją, więc może spowodować zupełną reorganizację giełdy, która go wdroży. No i my będziemy pierwszymi, którzy to wdrożą i liczymy na to, że inne giełdy też pójdą w nasze ślady i będą chciały korzystać z tego systemu, który przez to, że nie ma swojego legacy, tych swoich konieczności kompatybilności z poprzednimi wersjami, został od zera stworzony na najnowocześniejszych narzędziach, jest prawdziwą zmianą sposobu, w jaki będą handlowane aktywa finansowe i niefinansowe, dzięki temu, że jest stworzony w taki modularny sposób, może obsługiwać bardzo różne klasy aktywów. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że zaczniemy go używać w przyszłym roku. Cyfrowa rewolucja dotarła również na giełdy. Są już pierwsze emisje instrumentów finansowych, obligacji, które całkowicie się odbywają cyfrowo, w oparciu o cyfrowy pieniądz banku centralnego. No my zaczynamy skromniej, zaczynamy od tokenizacji aktywów niefinansowych, tworzenia platformy, która będzie Warsaw Integrated Digital Exchange, czyli dla instrumentów finansowych w ramach tej regulacji pilotażowej Unii Europejskiej w zakresie propagacji rozproszonego rejestru na rynkach kapitałowych, więc jesteśmy takim w najgorszym wypadku jesteśmy na równi z najbardziej zaawansowanymi giełdami, a być może nasze produkty okażą się nawet lepsze. Chcemy, żeby ta cyfrowa rewolucja była takim naszym znakiem rozpoznawczym. Pierwszy raz zaczynamy z tego samego poziomu, co inne światowe giełdy i tylko od nas zależy, jak tą cyfrową rewolucję wykorzystamy i czy staniemy się w niej liderem, czy naśladowcą. Liczymy na to, że będziemy nie tylko w regionie liderem, ale nasze rozwiązania będą również propagowane na całym świecie.